Siemanko, tutaj Futbola i chciałam oficjalnie ogłosić, że wcale nie umarłam. Jestem! Wróciłam specjalnie dla Was. Wróciłam na łono YouTube'a. Część osób, mam nadzieję, że całkiem sporo, zadaje sobie pytania, gdzie byłam, co robiłam, czy umarłam, czy jeszcze będę grać w futbol. Na je wszystkie zamierzam odpowiedzieć w tym filmiku oraz odpowiedzieć, dlaczego mnie nie było i gdzie byłam, kiedy mnie nie było. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, zapraszam Cię do zapoznania się z innymi moimi filmikami, aby dowiedzieć się nieco co nieco, o czym tu będę mówiła. Tak, i tak, co się działo ze mną? Ola, dlaczego nie nagrywałaś? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i skomplikowana zarazem. Słowa godne Paulo Coelho. W ogóle to jest całkiem zabawne, bo niemalże rok temu wrzuciłam filmik o tym, jak bardzo chcę pojechać do USA, spełnić swój amerykański sen. I oto siedzę w tym samym pokoju rok później i byłam w Ameryce. Zrobiłam, co miałam zrobić, wróciłam i dalej to jest ten sam pokój. Znaczy, nie wiem, czy łapiecie, o co mi chodzi, że to jest takie, że spełniasz swoje marzenie i nagle jest takie i wracasz. I w sensie ono się spełniło i takie masz... Okej, okay, co dalej? Chwila, tutaj mam napój wzmacniający. I tak, w międzyczasie, tak zwanym, bo ponoć nie ma międzyczasu, byłam w Czechach, zagrałam tam sezon z dziewczynami. Wygrałyśmy finał ponownie, także jestem znowu mistrzynią Czech 2017, byłam 2016, także tytuł obroniony. Nie był to mój najlepszy mecz, był jednym z gorszych. A to dlatego, że 3 dni przed finałem dostałam anginy i grałam na antybiotyku. Nie polecam. Jednakże przez ostatnie parę tych miesięcy nie miałam za bardzo ochoty nagrywać, ani w ogóle tak, nie wiem, żyć. Nie no, żartuję, aż tak źle może nie było. Ale właśnie dlaczego mnie nie było? Ponieważ po prostu dopadło mnie to dorosłe życie. Dopadło i złapało mnie tak i chciało mnie tak. No. Dalej idąc do tego sedna. Jak wróciłam ze Stanów w lipcu, po jakimś czasie okazało się, że część moich klientów odpłynęła, bo jeżeli nie wiecie, to ja się zajmuję tatuażem. I ja myślałam, że ja sobie wrócę do Polski i wszystko będzie super, w sensie tak jakby się nic nie, jakbym wcale nie wyjechała. A się nagle okazało, że mam na przykład jednego, dwóch klientów w tygodniu. No i tak się zaczęło, tak się zaczęłam czuć trochę sfrustrowana i tak mi było przykro, bo dlaczego? W sensie to nie jest tak, że ja robię jakieś babole. Takie why? Znaczy to mnie trochę zdołowało. Dlatego stwierdziłam, że czas poszukać innego zajęcia, a tatuowanie sobie zostawić na weekendy czy tam na wieczory, ponieważ to bardzo, bardzo lubię, aczkolwiek jeżeli nie jestem w stanie z tego wyżyć finansowo, no to czas poszukać sobie czegoś innego. No wiecie, elastyczność na rynku pracy i takie tam. Tym sposobem trafiłam na staż do agencji reklamowej i już po półtora miesiąca, teraz od stycznia, jestem już normalnym pracownikiem, ponieważ się całkiem dobrze sprawowałam, znaczy ponoć bardzo dobrze, ale no, wiecie, skromność i tak dalej. I uwaga, wcale nie w jakiejś dziale, nie jestem grafikiem ani nic takiego. Właśnie stwierdziłam, że chcę zacząć robić coś innego, po to, żeby czerpać radość z pracy kreatywnej, w sensie z pracy, w sensie z mojego hobby po prostu, które polega na rysowaniu, tworzeniu, tatuowaniu. I dlatego poszłam do działu social media, czyli zawodowo zajmuję się siedzeniem na Facebooku, można tak określić. I zajmuję się jeszcze tym tatuowaniem w godzinach wieczorno-nocnych niemalże, albo w weekendy. Do tego, uwaga, od listopada, nie przepraszam, od października zapisałam się do Cosinusa, tak hehe, wiem, śmiesznie, na kierunku technik weterynarii. Znaczy jedno to tak, a potrzebowałam ubezpieczenia i dwa, stwierdziłam, że przy okazji chcę się czegoś użytecznego nauczyć. Także wybór padł na technikę weterynarii i chcę rzeczywiście to pociągnąć. Mam nadzieję, że uda mi się zdać na drugi semestr, bo nie mam za dużo czasu na naukę, aczkolwiek ja przede wszystkim chcę się tam nauczyć rzeczy o
kotach. Kotki, kotki, kotki. Miau, 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 i tak oto dwa weekendy w miesiącu spędzam jeszcze w szkole, ucząc się póki co o składzie paszy dla bydła, albo jakie bydło jest hodowlane na, znaczy hodowane na mięso, jakie na mleko i tak dalej. No i tak, i gdzie tu czas na treningi futbolowe i na siłownię? Dlatego w grudniu nie miałam żadnego zero czasu, żeby pójść na siłownię albo pojechać do Radomia na trening. Przypominam, ja jeżdżę na treningi do Radomia, mieszkając w Warszawie. Jeszcze miałam parę zamówień na rysunki, na tatuaże, na jakieś malowidła, na prezenty, że po prostu, no masakra, w grudniu to byłam tak zawalona robotą, że dramat. A co dopiero mówić o nagrywaniu YouTube'a, Boże Święty. No, ale w styczniu jakoś się tak teraz uspokoiło. Byłam bliska rezygnacji z grania. Ale po wymianie kilku wiadomości z trenerem głównym jednak sobie dałam jeszcze styczeń. Jako taki miesiąc, żeby... Dobra, zobaczymy, czy mi się uda. No i się na razie udaje, bo wróciłam na siłownię, która mi była bardzo, bardzo potrzebna. Ponieważ pod koniec grudnia nagle ni stąd ni zowąd zaczęłam miewać migreny. Pierwszy raz w życiu miałam tutaj ból jakby z boku głowy i to tak silny i tak dziwny, i na który nie pomagał żadny lek, i trwał tak jeden dzień taki dość silny, znaczy silny, a później tak drugi, trzeci dzień tak cała głowa mnie bolała, ale jakby epicentrum było gdzieś tutaj z boku. Podejrzewam, że wpływ na to miało to, że po prostu nagle miałam odstawienie od sportu na miesiąc ponad w zasadzie. Także dla własnego zdrowia muszę ćwiczyć na siłowni. I póki co idzie mi dobrze i po prostu z takiego momentu, gdzie byłam bliska po prostu naprawdę rzucenia w cholerę tego futbolu i taki poziom frustracji mi sięgnął. Ale jednak po ponad miesiącu przerwy od tego futbolu to jednak stwierdzam, że ciężko mi byłoby bez tego żyć i funkcjonować. No i właśnie, jeżeli chodzi o cały futbol, to ja po powrocie ze Stanów musiałam odchorować ten wyjazd i dlatego dopiero teraz nagrywam, bo też zajęło mi te parę miesięcy jakby takie odbudowanie swojego zdrowia psychicznego. Ponieważ po powrocie ze Stanów, jakby przez ten pobyt tam, samotny, przez 4 miesiące, to sprawiło, że moja depresja wróciła. No i niestety, no trochę zajmuje wygrzebanie się z takiego stanu. Na jesieni to sobie tak pomyślałam, że właśnie, że chciałabym odpocząć od tego futbolu, w sensie od takiego, nie wiem jak to ująć, tak mocno angażującego mnie psychicznie, emocjonalnie futbolu, nie chodzi o to, że fizycznie. I tak pomyślałam, że kurczę, w sumie to bym chciała wrócić do grania z dziewczynami po przygodzie ze Stanami i w Czechach. Ale niestety okazało się, że dziewczyny mnie nie chcą. Przypał. Także co poradzić, zostają mi Green Duck z Radą. Pozdrawiam cieplutko wszystkich. I trenera głównego też. To dzięki niemu gram w sumie teraz jeszcze, znaczy będę grać. Jeszcze będzie łamiący news. Zmieniam pozycję, na której gram. I to jest dość drastyczna zmiana. Nie powiem wam, na jakiej pozycji będę grać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś obserwuje moje Insta Stories, tutaj sobie możecie zobaczyć mój nick, polecam obserwować, bo można się dużo dowiedzieć o mnie i być na bieżąco ze wszystkim. Jeżeli ktoś obserwował, to może mieć przypuszczenia, o jaką pozycję chodzi. Ale na razie nic nie mówię, ponieważ to jest taka pozycja, dla mnie to jest takie sink or swim, no zobaczymy. Najwyżej za 2 miesiące na pierwszym sparingu na początku marca się ultra skompromituje. Bywa. Jeszcze kolejnym powodem frustracji, taką kolejną cegiełką tego po prostu stosika sfrustrowania było to, że właśnie przez brak klientów no, dorównało się brak pieniędzy wystarczającej ilości. I to było takie, że Boże, poświęciłam tyle czasu na ten futbol,
a jednocześnie nie mając za dużo pieniędzy, pracy i tak dalej, mam takie na co mi to? Ja dopiero teraz, po niemalże roku odbijam się finansowo po tym wyjeździe. Dzięki temu mogę nagrywać. Co do wyjazdów do Radomia, to pamiętajcie, że to jest około 100 km od mojego miejsca zamieszkania, czyli tak łącznie od wyjścia z domu do mojego powrotu po treningu, no mija tak około 5-6 godzin. Myślę, że to jest całkiem dużo. Jeszcze w perspektywie tego, że mam dwie prace, szkołę, jeszcze warto na siłownię pójść, no i trochę brakuje doby. No, jak mówię, chciałam grać z dziewczynami, dziewczyny nie chcą, no cóż, to nie będę się pchać, do mnie nie chcą, to gram z chłopakami. I zapraszam Was serdecznie na mecze, jeżeli jesteście z południa. Podsumowując to wszystko, to było takie streszczenie tego, co się ze mną działo przez ostatni czas. W montażu jest film z USA, jeszcze z lipca, o jeżdżeniu samochodem w Chicago. Także tego też się spodziewajcie, nie wiem, które będzie pierwsze. Spodziewajcie się też jakby innego kontentu, ponieważ moją ostrą fascynacją od około października jest RuPaul's Drag Race. Pozdrawiam wszystkich fanów. Jeżeli jesteście ciekawi, to moje ulubione królowe to Alaska, Bianca Del Rio, Courtney Act, Adore Delano, Latrice Royale oczywiście, Trixie Mattel. I właśnie nawiązując do tej ostatniej postaci, mam takie flow, żeby nagrać filmik pod tytułem Przebieram się za Trixie Mattel. Jest oczywiście zupełnie coś innego, aczkolwiek mi to po prostu sprawia przyjemność, więc dlaczego by nie? Ja ten YouTube robię dla czystej przyjemności, więc będę robić to, co lubię po prostu. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. I to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do śledzenia mnie ponownie na kanałach społecznościowych, czyli tradycyjnie Instagram, Snapchat i Facebook. I oczywiście do subskrypcji tego kanału. Żegnam się z Wami i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję.